pierwotnej niewinności. Forma to kształt świadomości. Od najmniejszej cząsteczki do wirujących galaktyk, od wielkości subatomowych do wielowszechświatów, elektromagnetyczna matryca łączy się i przejawia energię kreacji w jednym połączonym ciele harmonicznego rezonansu. Nasza krew zawiera w sobie tę samą boską esencję i molekularną alchemię, co rzeki wpadające do mórz. Nasze kości są z tych samych pierwiastków, co starożytne kamienne monolity, które z powagą obserwują minione wieki. Ze źródła inteligencji, poprzez ciało Ziemi, nieprzerwanie przepływa przez nas strumień informacji, jak i przez wszystkie inne formy życia, które na niej istnieją. Każde zjawisko gwiezdnego przenikania w Układzie Słonecznym wpływa na nasze indywidualne i zbiorowe pole świadomości. Obieg wymiany elektromagnetycznej łączy nas w polu zunifikowanym w jeden żyjący ocean psychosensorycznych, czasoprzestrzennych, współtwórczych, współrzędnych. Jesteśmy mieszanką różnych, widzialnych i niewidzialnych systemów energetycznych, które razem generują ludzki hologram. Podstawowym systemem, który zasila energetyczną naturę hologramu kreatywną inteligencją oraz tworzy to pole, jest system obwodowy. Obecnie ten system w znacznym stopniu nie funkcjonuje. O ile w naszym układzie genetycznym istnieją 3 biliony par połączeń chemicznych, faktem jest, że aktywnych jest tylko 60 milionów. Ponadto używamy tylko 1/5 potencjału naszego mózgu. To wyraźne oznaki tego, że ludzkość została poddana modyfikacji genetycznej. Aby naprawdę oszacować obecny stan naszej planety i jej mieszkańców, musimy ocenić spójność systemów politycznych, podatność na konflikty, choroby i w końcu na program śmierci. Kluczowym elementem tych obliczeń jest wzięcie pod uwagę manipulację ludzkiego DNA. Właśnie to, wraz z odchyloną orbitą wokół Słońca oraz obecnością ogromnej ilości zakłóceń magnetycznych w polu biosferycznym Ziemi, przejawia się w ludzkiej świadomości jako zmutowany wzorzec oparty na strachu. Tak jak wszystkie inne systemy elektromagnetyczne w całym wszechświecie, tak samo przymierze duszy osaczonej w ludzkim ciałokształcie dokonuje się na poziomie infrastruktury wibracyjnej, której ścieżki energetyczne pokrywają się z wzorcami geometrycznymi. Świadome zjednoczenie ze świętą geometrią jest istotnym składnikiem reaktywacji boskiego i nieśmiertelnego schematu oraz zrozumienia prawdziwego kontinuum czasoprzestrzeni. Święta geometria jest ukształtowanym językiem opisującym składniki żywiołów boskiej mocy tworzenia, z której rodzi się wszelkie życie. Omijając dogmatyczne kryteria intelektu, daje nam ona bezpośrednie połączenie z główną świadomością jako źródłem. Przekazuje wiedzę, która jest poza zasięgiem religii, filozofii, wiary czy niewiary. Główną infrastrukturą wszelkiej egzystencji jest światło. Wszystko jest światłem. Wszystko jest geometrią. Łącząc się z formami świętej geometrii, jesteśmy poddawani
wpływom jej pól informacyjnych. Ich oddziaływanie energetyczne wzbudza częstotliwość, która łączy się z wibracyjną strukturą naszego pierwotnego programu. W poszukiwaniu kolejnej, podobnej częstotliwości, z którą będzie rezonować. Informacje zwrotne rezonansowo umacniają wspólne połączenia pierwotnej ludzkiej macierzy, która wyryta jest w przymierzu duszy. Pozwala to połączyć ludzkość z sercem kosmosu przez wskrzeszenie ludzkiego DNA, aby odtworzyć obieg energii życiowych. Ludzkość jest osierocona, zdezorientowana i zagubiona. Przebywa w zniekształconej doczesnej strefie, po omacku szukając duchowego punktu odniesienia. Zamiast poznawać samego siebie i ewaluować, przyjmując przy tym z góry narzucone dogmatyczne systemy wiary, które deklarują, że znają pochodzenie wszelkiego istnienia. W gąszczu wielu różnych zwrotów naszej historii i naszej prawdziwej tożsamości jako ludzi możemy ufać wiecznie żywej prawdzie natury, bezimiennej i inteligentnej energii, którą określa się łaskawym sercem stworzenia. Jest tylko jedna prawda, Twoja prawda, którą możesz odczytać w uśpionych fragmentach swojego DNA. Punkt wspólny wszystkich wpływów kosmicznych stworzył w tym zakątku galaktyki bardzo urodzajny układ słoneczny, skłonny dawać życie niezliczonym, ekskluzywnym, wspaniałym formom istnienia. Każdy aspekt samoodporności tego fraktala zawarty jest we wspólnym polu ewolucji. Każdy punkt światła kodowany w tym polu współodczuwa rozwój jednolitego pola. Gdybyśmy żyli w celu elektromagnetycznego wzbudzania tego pola, to teraz przemienilibyśmy się w wysoce zaawansowaną rasę, żyjącą na szlachetnej planecie, doznającą szczęścia na ścieżce ewolucji, dostrzegając formy światła. Funkcjonowalibyśmy połączeni świadomością źródła. Obecne pojęcie postępu określane jest poziomem rozwoju technologii wojskowych. Wyraźnie widać nasilenie deprawacji w systemach rządzących naszym życiem. Na polu materialnym widać oznaki silnego zepsucia. Korupcja w strukturach ekologicznych, społecznych, politycznych i ekonomicznych jest oczywista. Obecny trend dąży ku końcowemu upadkowi. Upadek systemu wynika z zepsutego rdzenia, korupcji tkwiącej w obecnych wzorcach i sposobach działania. Aby przywrócić integralność prawdziwej macierzy, należy reaktywować boski, nieśmiertelny zapis zawarty w każdym z nas. Ten zapis stworzony jest zgodnie z prawem rezonansu harmonicznego, który potrafi wyzwolić wibracje oraz informacje z uśpionych fragmentów naszego DNA. Macierz jest najwyższego rzędu modelem, który daje nam wgląd w dotąd niewytłumaczalną, nieuchwyconą energetycznie prawdę stworzenia. Poznajemy ją dzięki prostemu, ponownemu połączeniu się z energią elektromagnetyczną tak, aby prawda objawiła się w Tobie. To ulepszenie elektromagnetycznie odżywia układ wewnątrzwydzielniczy i sprawia, że możemy odbierać, tłumaczyć i stosować geometrię światła. Przygotowuje nas także na odbiór informacji
czystości światła i w nim zawartych 2012 portalach nieskończonych możliwości, po to, abyśmy mogli wspólnie przyjąć nowy model egzystencji, wzorzec absolutnego przebudzenia w zespoleniu ze światłem. Poprzez zrozumienie tej połączonej świadomości
każdym poziomie możemy uznać i docenić znaczenie współdziałania kosmicznego rezonansu, które określa nas jako zindywidualizowane aspekty jednolitego ciała boskiej świadomości. Ten holistyczny model zaszczepił w nas rozszerzającą się świadomość naszych ciał fizycznych i zachęcił nas do zbadania pojęcia odrodzenia naszego zdrowia, zmieniając wzorce naszych zachowań, bez próbowania zmiany ich przytępionych manifestacji, prawdziwej zmiany, dokonującej się poprzez oddziaływanie na źródło, z którego się wyłaniają. Chcąc osiągnąć mistrzostwo w poznaniu tego, jak funkcjonujemy wewnątrz, jak wchodzimy w interakcję z rzeczywistością oraz jak współtworzymy, musimy sobie uświadomić, że nasze ciało fizyczne wraz z obecną rzeczywistością jest szczytem manifestacji naszej boskości. My jednak, zamiast poznawać i odkrywać samego siebie, jesteśmy zajęci poszukiwaniem doświadczeń pozacielesnych, zapominając o naszej prawdziwej duchowej tożsamości. Nie narodziliśmy się tak naprawdę. Trwamy wiecznie i nieustannie. Nigdy nie było czasu, w którym byśmy nie istnieli. Nigdy nie nadejdzie czas, w którym przestaniemy istnieć. Arcydziełem ludzkiego stworzenia jest współodczuwanie, służące do wzniesienia Ziemi, która współodczuwa w niebo wstąpienie ludzkości. Fizyczne wehikuły ciała, jakie przebraliśmy, są jak instrumenty, dzięki którym wzniesiemy się ponad rzeczywistość opartą na strachu. Poprzez wskrzeszenie naszego pełnego genetycznego potencjału stworzymy nowy wzorzec stworzenia – Złoty Wiek. Jak ujął to Terence McKenna, umysł jest silniejszy od każdego akceleratora cząsteczek, czulszy od wszelkich odbiorników radiowych czy największych teleskopów, lepiej zarządzającym informacjami niż jakikolwiek komputer. Ciało ludzkie, jego głos, umiejętność przemieszczania się oraz wyobraźnia to o wiele więcej niż tylko potrzeba eksploracji czasu i poziomów energetycznych wszechświata. Dzięki alternatywnym metodom leczenia zdaliśmy sobie sprawę z istnienia naszych pól elektromagnetycznych i wielkiego znaczenia naszej neurobiologii i biochemii. Dzięki tym i innym odkryciom w dziedzinie genetyki zaczynamy rozumieć, w jak ważnym stopniu reakcje chemiczne w naszym ciele mają wpływ na naszą świadomość. Zagłębiając się w tych praktykach, odnajdujemy połączenia pomiędzy zmutowanym kodem naszego DNA a jego efektem, obecnym błędem tego świata, wojną, ludobójstwem oraz niekończącym się ludzkim cierpieniem. Te okrucieństwa nie są rezultatem okoliczności degeneracyjnych. Nie mają również swojego podłoża w kulturze, polityce czy ekonomii. Nie można ich też przypisać wrodzonej korupcji ludzkiej natury. Powstanie tego dualistycznego wzorca, oddzielającego nas strachem i niezliczonymi, dewiacyjnymi programami, możemy doszukać się w modyfikacjach ludzkiego schematu, który w efekcie
przesyła wizualne i dźwiękowe informacje zwrotne do macierzy rzeczywistości. Ta natomiast działa jak lustrzane odbicie naszej zdegenerowanej świadomości zbiorowej. Aktualna pozycja Ziemi w Układzie Słonecznym kieruje się do zwrócenia się z rdzeniem galaktycznym i ustawienia gwiezdnej autostrady jednoczącej ją z sercem kosmosu. To z kolei sprawi, że Ziemia i jej mieszkańcy staną się podatni na wpływy coraz intensywniejszych fal. Kody światła zawarte w tych strumieniach aktywacyjnych bardzo skutecznie i trwale wprowadzają nas w odmienną świadomość naszego źródła. Są one uporządkowane geometrycznie tak, aby stymulować i ulepszać nasz proces ewolucyjny. Wręcz automatycznie pomagają nam znaleźć wspólny związek ze światłem, z nami samymi, z Matką Ziemią i każdą planetą naszego Układu Słonecznego. Nasza zdolność odbierania tych kodów i harmonicznego dostosowania się do tych kosmicznych wpływów zależy od umiejętności odbierania, tłumaczenia i korzystania ze światła. Skutkiem manipulacji naszego pierwotnego schematu było obumarcie naszego systemu wewnątrzwydzielniczego, co z kolei spowodowało, że nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć pełnego spektrum najważniejszych danych zawartych w świetle. Światło, jako fundamentalna forma spójnej świadomości, jest wysłannikiem i emanacją najwyższych zasad kosmicznego porządku, którego ucieleśnieniem jest nasze Słońce. Cały czas odkrywamy nasz wspólny związek z Ziemią i kluczową rolę, jaką odgrywa w tym procesie nasze Słońce. Słońce rozszyfrowuje i interpretuje macierz inteligencji źródła, wyświetlanego w postaci fal świetlnych w centrum galaktyki. My, jako istoty wyposażone w obwody biologiczne, jesteśmy organami sensorycznymi, przez które to światło jest pobierane, dekodowane i przesyłane do morfogenetycznego pola świadomości Ziemi. Niczym gwiezdne wrota w czasie i przestrzeni, jak portale, przez które przepływa boska świadomość, jesteśmy w stanie zaktualizować ustawienia obecnego wzorca, którego wspólnie doświadczamy. Alchemiczne arcydzieło naszego ludzkiego istnienia powstało po to, by pomóc nam zrozumieć boskość światła. Powstało też po to, byśmy stali się instrumentami symfonii stworzenia, którymi dyryguje łaska naszego poczęcia, oraz żeby każdy z nas był odczuwającym, harmonicznym elementem tej świadomości. Nasze Słońce generuje matrycę światła stworzenia. Wysyła całą kaskadę promienistych matryc w kierunku Ziemi, docierających do wzbudzonego pola, w którym rodzi się materia. To święte połączenie pomiędzy matką formy a ojcem świadomości tworzy przeplatające się wzory geometryczne, które układają się w jedną całość, zmieniają kształt, dają życie coraz to gęstszym polom manifestacji. Krystalizując materię poprzez przekładanie subtelnych impulsów światła na formy życia, które chodzą, latają i pływają. Na formy mające futro, pióra, skórę czy migoczące skrzydła. Drzewa, kwiaty, minerały. Ziemia przekształca się
pierwszorzędne połączenie z łaską stworzenia. Jego światło jest współrezonującym polem potrzebnym dla naszego boskiego, nieśmiertelnego przejawienia. Oświecenie nie jest pojęciem oznaczającym przyswojenia sobie czegoś. Jest to dosłownie umiejętność bycia w rezonansie z ewolucyjnymi właściwościami geometrii światła. Wtedy nie potrzebujemy już dłużej pośredników ani mediatorów pomiędzy nami a łaską stworzenia. Żadnych więcej wyznań ani doktryn. Prawda dzieje się teraz. Przesłana z serca kosmosu. Połączona z całym stworzeniem. Zawierający swój przekaz w promieniach światła. W tymczasowej strefie na Ziemi ludzkość cierpi na niedobór morfogenetycznego rezonansu z transmisjami słonecznymi. Dzieje się tak z powodu odłączenia obwodów elektromagnetycznych poprzez modyfikację naszego DNA i w rezultacie obumarcia układu wewnątrzwydzielniczego, który aktywnie tłumaczy i korzysta z kodów stworzenia zawartych w świetle. Dziś mija kolejny odcinek czasu w naszej podróży w kierunku grobu. Słońce, zamiast podtrzymywać życie, stało się dla nas klepsydrą śmierci. Przyswojenie i przetłumaczenie światła na informacje jest procesem integralnym, polegającym na wzniesieniu się jednostki oraz kolektywu ponad ten śmiertelny paradygmat oparty na strachu. Nasze zdolności przyswajania światła są zależne od spójności naszych obwodów, a przede wszystkim układu wewnątrzwydzielniczego. Dlatego ponowne przyłączenie obwodów ma fundamentalne znaczenie we wznoszeniu się ponad cykl narodzin, śmierci i ponownych narodzin. Świadomość źródła przejawia się, podtrzymując wszelkie życie. Natura pierwszej świadomości, przesyłanej z łaskawego serca stworzenia, jest ekstatyczną tantrą kosmiczną. To męskie i kobiece, tantryczne potencjały kreacji energetycznej, przedstawiające się jako kosmiczny taniec pomiędzy elektrycznością i magnetyzmem. Ten kod stworzenia pobierany jest do ludzkiego biokomputera poprzez obwodowy system przekazu. W wyniku modyfikacji genetycznych ludzkiego DNA oraz psychospołecznych, chemicznych i religijnych manipulacji świadomości, najważniejsze obwody w tym systemie zostały odłączone. Przerwanie ludzkich bioobwodów doprowadziło do niedoboru elektromagnetycznej energii podtrzymującej życie. To z kolei ograniczyło możliwość aktywacji i wyrażania pełnego spektrum boskiej i nieśmiertelnej natury ludzkiej. Okaleczenie tego najbardziej podstawowego systemu siły życiowej zredukowało ludzkość do poziomu śmiertelnej rasy, wodzonej konfliktami i zbiorowo przejawiający wzorzec istnienia oparty na strachu. Ponowne podłączenie tych bioobwodów każdego człowieka przywróci pełną harmonię odczuć i doznań, łącząc nas z całym istnieniem i korygując w efekcie zjednoczone pole świadomości zbiorowej. W momencie, gdy poziom masy krytycznej zostanie osiągnięty, nastąpi transformacja.
transformacja pola morfogenetycznego. Pełne spektrum częstotliwości stworzenia, przesłane przez wiele reaktywowanych jednostek ludzkich i bioobwodów, obali zepsute archetypy i umożliwi przedefiniowania Boga w ludzkiej psychice. Jako że forma podąża za częstotliwością, ta zbiorowa fala boskich form da przestronny początek nowej rasie ludzkiej, która przełamie granice tego śmiertelnego więzienia i stworzy model istnienia w pełni odzwierciedlający pełne spektrum boskiego programu ludzkiej macierzy. Ponowne połączenie bioobwodów przestroi ostatecznie częstotliwość jednostek oraz całej rasy ludzkiej do poziomu kosmologicznego ładu w tym Układzie Słonecznym. W ten sposób, objawiając nam naszą prawdziwą boską tożsamość nieśmiertelnej kosmicznej rasy, która trwa w każdym czasie i na każdym poziomie energetycznym Wszechświata. Celem ceremonii pierwotnej niewinności jest ponowne podłączenie nieużywanych i uśpionych obwodów energetyczno-świetlnych w ludzkim kodzie DNA. Transformuj, świętuj ten moment.
symbole ceremonialnej macierzy, od razu rozpoznamy ludzką kwintesencję jako fraktalny aspekt świadomości źródła. Gdy tantra stworzenia wyłoni się z elementarnej cząstki rzeczywistości, by współdoświadczać relacji z innymi, pierwotna świadomość zatopi nas w niewyobrażalnej, symultanicznej jedności oraz morzu nieskończonej różnorodności. Świadomość źródła zostaje wtedy przeobrażona w nienarodzoną, wieczną, suwerenną tożsamość duszy, która spoczywa w sercu ludzkiego arcydzieła. Tantryczna alchemia impulsu życia wciela się w biosferę Ziemi, rozkwitając w coraz gęstszym polu materii, krystalizując tym samym świadomość w formę. Dzieje się to dzięki energetycznemu przejściu utworzonego podczas tantrycznego połączenia mężczyzny i kobiety. Wraz ze wzniesieniem się matki formy, spotykającą ojca świadomości, przymierza dusz, zapisane w geometrycznym języku światła, zostaje energetycznie zaktywowane. Ludzka matryca ciała świetlistego, Merkaba, wchodzi w przyczynowo-skutkowy świat Ziemi. W łonie kobiety rozpoczyna się życie. Światło
miłość piątego elementu, eteru, staje się pełnym punktem odniesienia do pozostałych elementów. Zanim wejdziemy w ceremonię wody, poczuj moc swojej emocjonalnej tożsamości. Ujrzyj siebie wolnym od wieloletnich uwarunkowań, od uzależnień, wolnym od rozczarowania. Dualistycznym paradygmacie, wolnym od lęku. Tak jak orzeł, szybujący ponad poziomem ziemskiej rzeczywistości, widzący szerszy obraz całości, wznieś się razem z nim. Krąż ponad swoim życiem, ponad swoją własną tożsamością, obejmując wzrokiem szerszą perspektywę twego ziemskiego dramatu. Im wyżej się wzniesiesz, tym mniejszym się wszystko stanie. W miarę zaczniesz dostrzegać esencję innych i samego siebie i doświadczać wzajemnego połączenia całego życia. Spogląda na ciebie. Poczuj, jak wczuwasz się w prapoczątki oraz jak otwierasz się na fundamentalną moc uzdrawiania, którym jest wybaczanie. Wybaczanie jest ruchem naprzód. Bez niego grzęźniemy w bagnistych wodach osądu i zaprzeczania. Przebaczenie to ty, współpracujący z ewolucją twojej własnej duszy i nieskazitelnością stworzenia. Przebaczanie to wiedza, że nie istnieje nic, co trzeba przebaczać. Już przed pierwszym oddechem, już przed pierwszym biciem serca, twój pierwszy wybór jest dokonany. Powtarzaj na głos całym sobą. Thank you.
pierwszy oddech. Zanim wziąłem pierwszy oddech. Na tej planecie. Wybaczam wszystko. Co nie było miłością. I spowodowało separację. Mamo, dziękuję Ci za dar życia. Rozstaję się. Ze skierowanym wobec Ciebie, moim poczuciem winy, moim żalem, moją złością i moim gniewem. Do mojego ojca, którego nasienie wybrałem, zanim wziąłem pierwszy oddech, na tej planecie, wybaczam wszystko, co nie było miłością. I spowodowało separację. Ojcze, dziękuję Ci za dar życia. Rozstaję się ze skierowanym na Ciebie. Moim poczuciem winy. Moim żalem. Moją złością. I moim gniewem. Których towarzystwo wybrałem, zanim wziąłem pierwszy oddech, na tej planecie, zastępuję wszelką zdradę miłością. I ponownie przyłączam się do wiecznego siostrzanego koła. Siostry, dziękuję Wam za dar odbicia. Rozstaję się ze skierowanym na was, moim poczuciem winy, moim żalem, moją złością, moim gniewem. I moją zazdrością.
wybrałem, których towarzystwo wybrałem, zanim wziąłem pierwszy oddech. Zanim wziąłem pierwszy oddech. Na tej planecie. Na tej planecie. Zastępuję wszelką zdradę miłością. Zastępuję wszelką zdradę miłością. I ponownie wykuwam. I ponownie wykuwam. W ogniu mojego serca. W ogniu mojego serca. Miecz prawdy. Miecz prawdy. Bracia. Bracia. Dziękuję wam za dar odbicia. Dziękuję wam za dar odbicia. Rozstaję się. Rozstaję się. Ze skierowanym na was. Ze skierowanym na was. Moim poczuciem winy. Moim poczuciem winy. Moim żalem. Moim żalem. Moją złością. Moją złością. Moim gniewem. Moim gniewem. I moją zazdrością. Niebiańską magię i łącząc
energii, Twego pierwotnego biosygnalizacyjnego narządu interpretacji światła. Gdy elektromagnetyczne połączenie obwodów szyszynki zostaje zainstalowane, trzecie oko zaczyna postrzegać prawdziwą macierz, wolną od iluzji dualizmu.
ziemskiej informacji genetycznej, zastygłą świadomością, wibrującą częstotliwością, łączącą wszystkie wymiary, gdzie każdy kryształ jest fragmentem zamrożonego światła. Krystaliczne jądro Ziemi jest magazynem jej świadomości i pamięci. Jej zakodowana matryca dostraja ją w sposób naturalny do swojego centrum, do swego Słońca, do centrum galaktyki, do źródła. Zacznij doświadczać siebie na powierzchni tej szmalagdowo-zielonej planety, w jej wirującym pędzie przez galaktykę, jej zielonych, tryskających życiem dolin, jej dumnych gór, pulsujących rytmami życia, jej rzek, tańczących na falach oceanu. Jesteś jej synem i córką. Należysz tutaj. Deklaruję tej planecie moją miłość i ochronę. Deklaruję tej planecie moją miłość i ochronę, jak i wszystkim żyjącym na niej stworzeniom. Jak i wszystkim żyjącym na niej stworzeniom. Ludziom. Ludziom. Zwierzętom. Zwierzętom. Roślinom. Roślinom. I minerałom. Minerałom.
cud dostarcza ludzkiemu DNA, harmonii nieśmiertelnych częstotliwości, ze źródła świadomości i definiuje istotę ludzką jako punkt światła w holistycznej przestrzeni kontinuum czasowego, wyrysowując w ludzkie pole świadomości pozbawioną końca i początku uniwersalną holografię ludzkiego życia. Powtarzaj na głos całym sobą, z każdym świętym oddechem, z każdym świętym oddechem. Karmię wieczny płomień we mnie, karmię wieczny płomień we mnie. Dokonuję syntezy światła i cienia. Jednocząc cykl życia i odrodzenia. Jednocząc cykl życia i odrodzenia. Wykraczam poza śmierć. Wykraczam poza śmierć. I witam wieczne życie. I witam wieczne życie. Umieram tylko. Rzeczywistości dualizmu. Dla rzeczywistości dualizmu. Robię to świadomie. Robię to świadomie. I w każdej chwili. I w każdej chwili. Odradzając się jednocześnie. Odradzając się jednocześnie. W moim ciele. W moim ciele. Jaśniejącego światła. Jaśniejącego światła. Nigdy nie istniały czasy. Nigdy nie istniały czasy. Kiedy mnie nie było. Kiedy mnie nie było. Nigdy nie nadejdą czasy. Nigdy nie nadejdą czasy. Gdy przestanę istnieć. Gdy przestanę istnieć. Jestem nienarodzony. Jestem nienarodzony. Wieczny. Wieczny. Wiekuisty. Wiekuisty. Jestem nie tylko tym. Jestem nie tylko tym. Jestem wszechświatem. Jestem wszechświatem. Skieruj swoją uwagę na swój słoneczny splot. Bądź świadomy swojego oddechu. Oddychaj głęboko i rytmicznie. Pamiętaj, że każdy oddech jest święty. Każdy oddech jest darem i pomostem ku świadomości. Jednolite światło.
Jego promienistość jest symbiotycznym kodem aktywującym przymierze duszy ze światłem, stwarzając w ten sposób twórczą frekwencję zwaną miłością. Jesteśmy słoneczną rasą. Każdy z nas jest emisariuszem świadomości źródła, potrafiącym przetłumaczyć galaktyczną dyrektywę zakodowaną w polu informacyjnym naszego Słońca. Na arcydzieło naszego ludzkiego wizerunku, zrodzonego w świetlnej matrycy. Jesteśmy światłem. Zatwierdzam swoje prawo. Zatwierdzam.
zjednoczenia. Do zjednoczenia. Z drzewem poznania. Z drzewem poznania. I z drzewem życia. I z drzewem życia. Powtórnie łącząc się. Powtórnie łączę się. Z rezonansem macierzy. Z rezonansem macierzy. Mojego ciała świetlistego. Merkaba. Mojego ciała świetlistego. Merkaba. Witając ponownie. Witając ponownie. Moją pierwotną niewinność. Moją pierwotną niewinność. Gdy razem zakończymy tę ceremonię, skieruj swoją uwagę na gwiazdę tantryczną. Gdy matka wszystkich form się wzniesie, by spotkać Ojca Świadomości, by spotkać Ojca Świadomości, serce mojej istoty, serce mojej istoty, staje się uświęconą przestrzenią, staje się uświęconą przestrzenią dla świętych zaślubin, dla świętych zaślubin. To połączenie zanurza mnie w bezczasowości, zanurza mnie w bezczasowości, jednoczącej doświadczenia z przeszłości, jednoczącej doświadczenia z przeszłości, z potencjałem przyszłości, z potencjałem przyszłości, sprowadzając je. Sprowadzając je do chwili teraźniejszej, do chwili teraźniejszej. Czczę, czczę, honoruję, honoruję i uznaję swoje ciało, i uznaję swoje ciało jako rzeczową formę manifestacji. Mojej duchowej tożsamości, mojej duchowej tożsamości. Czynię to dla samego siebie, czynię to dla samego siebie i dla całej ludzkości, i dla całej ludzkości. Thank you.
Thank you.